Witam wszystkich, siemano majstry. Koniec roboty przy chacie w tym roku. Mamy 24 października. I mogę powiedzieć, że jest to skończone na ten rok. Co było robione w tym roku? Rynny, obróbki blacharskie, podbitka i no i gąd. No i gąd. I to mi zajęło cały sezon. Nie mam tego podsumowanego, jeżeli chodzi o dni i godziny, bo to bez sensu. Zajęło mi to od majówki do teraz, w wolnych chwilach oczywiście. No i jeszcze w tym czasie były dwa całe tygodnie urlopowe. Takie urlopowe najlepsze są. Jedyna wada tego gątu jest taka, że tak naprawdę z dołu nie widać wzoru, bo dach ma za mały spadek. Więc jeżeli macie spadek mały na dachu, czyli ja mam 30 stopni, 15% bodajże, to w zasadzie nieważne, co tam przykleicie, tego i tak nie będzie widać. Cóż ja mogę powiedzieć? Jak zwykle się narobiłem. Rynny będę musiał poprawić, bo mam za nisko. Ale celowo zrobiłem za nisko, bo miałem taki myk, że no, że to później się ustawi. Tu mam zrobione takie wejście prewyciarskie trochę, że tak powiem, takie super hiper, żeby sobie rozedrzeć ciuchy. Ale miałem taką sytuację, że mi raz wiatr ściągnął drabinę i no i trochę posiedziałem na dachu, zanim ktoś mi tę drabinę podał. Liści w rynnach jest, kurwa, po prostu masakrycznie dużo. Masakrycznie. Nie wiem, będę musiał to jakoś rozwiązać, bo... Znaczy rozwiązać, ja nie wiem w sumie, co z tym zrobić. Nie mieszkam tu na stałe, żeby je wybierać. Całe rynny są w zasadzie w liściach. Całe rynny są w liściach, kurwa. Nic, będzie trzeba wybierać, no. Jeszcze można ściąć drzewa, ale to nie wchodzi w grę. Jeżeli chodzi o gąd, jestem zadowolony, pozlepiał się. Nie mam się do czego przyczepić. Jeżeli chodzi o obróbkę blacharską komina, oprócz tych trzech farmerów, tu nie został użyty żaden kołek, żadne nic, żeby przymocować to. Ona jest przymocowana na, tak naprawdę silikonem jest obrobiona naokoło do tej cegły, zakończona i przykręcona do dachu. Nie jest w ogóle przymocowana na stałe do komina i w teorii wychodzi tak, że jak dach będzie pracował, no to to powinno też pracować. Życie pokaże, jak to będzie. Tu ile jest, kurwa, liści. Szok. Ciekawy jestem, tylko nie mam tego jak zaobserwować. Czy ta woda się nie przelewa? Na przykład przez rynnę, bo te liście przeszkadzają jej do tego, żeby spłynąć. Ale to wiecie, za miesiąc liście spadną, się przyjedzie, rynny wyczyści i posprawia. I w zasadzie rok mamy z bani. Cóż tam jeszcze? Komin był smarowany papą w płynie. Lux to się trzyma.
tu odeszło, ale tu było uszkodzone mechanicznie. Ja to uszkodziłem, jak robiłem tą obróbkę blacharską, więc tu będę, to jest tak jak guma jakaś. Tu będę musiał to poprawić w przyszłym roku, już w tym to mi się nie chce. No i co mogę powiedzieć? 5 lat minęło, jak to robię sam, ten dom. W momencie zaczynania budowy tak sobie wymyśliłem, że w 10 lat powinienem to zrobić. Więc teraz mija 5 lat w tym roku. 5 lat i teraz jeszcze tak. Rok elewacja. Bez tego, bez warstwy wierzchniej. Taki jest plan. I rok warstwa wierzchnia ze schodami, z tarasem i ze schodami wejściowymi. Więc to już będzie 7 i zostanie mi 3 lata na środek. Powiem Wam, że to jest do ogarnięcia. Zakładając, że będzie zdrowie i kasa. A co do kasy, wiecie co, ja nie wiem dokładnie, ile to wyszło, bo jeszcze tego nie zsumowałem, ale myślę, że położenie tego gontu, który był kupiony rok temu, dokładnie, blacha była kupiona na wiosnę, rynny były kupione na wiosnę i podbitka była kupiona na wiosnę, ale gont był kupiony w tamtym roku. To myślę, że to wyszło 13 koła. Tak mniej więcej, nie mam tego jeszcze podsumowanego. Ale tak mi się wydaje, że to będzie 13 koła. Zobaczę, jak nie zapomnę, to podliczę to i dogram do tego filmiku. I tyle. Natomiast cała chata już wyniosła koło 100. Koło 100 koła. Też nie mam tego podsumowanego i muszę to podliczyć. Ale tak mi się coś kojarzy, że będzie koło 100. A jak liczyłem to 6 lat temu, to mi na gotowo wychodziło 60. Tak. A tu wyszła 100, a jeszcze z zewnątrz nie jest zrobione. Czyli jeszcze trzeba szykować ze drugą 100. Tak myślę. No dobra, kończę ten filmik. Masakra po prostu, masakra. Jeżeli chodzi o koszty, to masakra. Dobra, kończę ten filmik. Filmik z budowy domu, to wszystko w tym roku. W przyszłym roku elewacja, także widzimy się w przyszłym roku. Jeżeli chodzi o budowę domu, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć.